Cześć wam wszystkim. Słuchajcie szybka e, szybkie podsumowanie tego co do tej pory robiliśmy jak robiliśmy i z kim robiliśmy. E, na dzień dzisiejszy na chwilę obecną nasz wolontariusz Marek jest na Ukrainie. E, chwilowo teraz musiał się zatrzymać ze względu na to że jest godzina policyjna. E, na dzień dzisiejszy dzięki jego pomocy przetransportowaliśmy ponad półtorej tony karmy która trafia do, tra, ma trafić do schroniska w Charkowie jeżeli tylko dojedziemy tam. Jeżeli nie chłopaki z, tamtego, z, tamtej, z tego schroniska dojadą do nas w połowie drogi gdzieś żeby odebrać on od na skarmę, przekazać nam zwierzęta i ludzi, żebyśmy mogli z powrotem wrócić na teren Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie przeładować się i pojechać z kolejnym transportem, jeżeli to będzie możliwe. Słuchajcie, udało nam się do tej chwili uratować e, kilkanaście psów i kilkanaście kotów. Dodatkowo przetransportowaliśmy ponad 175 osób, które m, z granicy w Hrebennem przejechały dzięki naszemu pośrednictwu tutaj pod Poznań w różne miejsca. 65 z tych osób pozostaje pod bezpośrednią naszą opieką, m, zarówno lokalową, jak i, jak i żywieniową. E, okazało się, że jest możliwe zakupienie też karmy od tak, no, od jakichś złodziei prawdopodobnie, którzy okradli e, markety albo jakieś sklepy na Ukrainie. Dlatego też przekazaliśmy wsparcie finansowe, stronnicze Chrybiennej, żeby mogli po prostu tą karmę zakupić. Wiadomo, że ona będzie 50 razy droższa niż, niż normalnie, ale w razie, gdyby coś, to żeby mieli zapas, żeby zwierzaki były zabezpieczone. Kochani, my działamy dwutorowo, nie działamy tylko i wyłącznie w kierunku zwierząt, ale działamy także w kierunku ludzi, dlatego że podobnie e, wojna jest tragedią nie tylko zwierząt, ale także ludzi. E, ale bo przede wszystkim ludzi, a za, te, a za tym idzie też tragedia zwierząt, które są pod opieką. Właśnie e, tych ludzi, których wojna dosięgła. Słuchajcie, powiem wam tak: e, najbardziej wzruszająca historia z Schrebennego to spotkanie ze starszym małżeństwem, które opowiadało, przyszło oczywiście z psem, e, którego oczywiście pomogliśmy im zabezpieczyć, dostali karmy, dostali smycze. Zresztą przewidzieliśmy ich tutaj koło Poznania. E, pan z łzami w oczach, praktycznie płacząc, opowiadał o tym, że uciekał i pozostawił tam swoje krowy, świnie, owce, konie i tak dalej. My Zapytaliśmy się go, e, jak on to widzi, co dalej z tymi zwierzakami. Pan nam powiedział wyraźnie. Wie pan, powiedział nam w ten sposób, że wypuścił je luzem, odpiął, wypuścił luzem, potwierał wszystkie brony, bramy, wypuścił je do lasu, bo mają wtedy szansę na to, że przeżyją. Słuchajcie, w obliczu tak wielkiej tragedii, jaką jest wojna, ucieczka, ucieczki i walki o własne życie, ludzie martwią się o swoje zwierzęta. Ja wiem, że jedni powiedzą, że co to Boże, jakie martwienie się, że wypuścił zwierzaki, tak? Kochani, to jest bardzo dużo. Dzięki temu, że je wypuścił. Dał im możliwość przeżycia, dał im szansę na przeżycie, gdyż nie wiadomo, kiedy tam ktokolwiek wróci, lub kiedykolwiek ktoś tam zostanie na miejscu i, na przykład, nie wiem, krowy czy, czy trzoda chlebna, które są zamknięte w chlewikach, no mamy stuprocentową, że padną. Dzięki temu, że je puścił wolno, jest 50 na 50, że uda się tym zwierzętom przeżyć, tak jak ludzie na froncie. Kochani, to dzięki Wam, Waszej pomocy jesteśmy w stanie pomagać. Bardzo Wam za to dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.